Kolejny materiał o obudowie i kolejna recenzja obudowy. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania Silver Monkey X-Crate. Obudowę wycenioną na 449 zł w sklepie X.com, która bywa również w promocjach w cenach nawet poniżej 350 zł, ale o tym, czy warto ją wybrać w nominalnej cenie lub w promocji, w dalszej części materiału. Obudowa posiada zainstalowane domyślnie 4 sztuki 120 mm wentylatorów, które są podświetlane, a dokładniej jest to podświetlenie ARGB. Całym podświetleniem oraz prędkością wentylatorów możemy zarządzać za pomocą zamontowanego domyślnie kontrolera, który znajduje się w sekcji serwisowej obudowy. Maksymalnie obudowa wspiera montaż do 9 wentylatorów, a więc dodatkowo dorzucimy 3 sztuki na górę oraz 2 na piwnicę, aby dodatkowo chłodzić chociażby nasze GPU. Obudowa została zabezpieczona kompletem filtrów na przodzie, górze oraz na spodzie. Aby się dostać na przód do filtru, musimy wcześniej zamontować poprzedzającą szybę, którą możemy także wymienić na dziurkowany panel wykonany z metalu. Z pewnością poprawi to temperaturę podzespołu wewnątrz, ale o tym więcej podczas testów. Po zdemontowaniu szyby czy też tego panelu naszym oczom ukaże się siatka, za którą są wentylatory. Aby się do nich dostać, nie musimy demontować tej całej ramki, tak jak teraz widzicie to na filmie, bo siatkę możemy odczepić tak samo jak poprzedzającą szybę za pomocą takich zatrzasków. Jest to bardzo na plus. Po boku obudowy oddano nam do dyspozycji nieprzyciemnianą szybę przekręcaną dwoma szybkośrubkami. Wewnątrz zamontujemy płyty w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Wyjścia dla kabli są ogumowane, tak aby wyglądało to jak najbardziej estetycznie. Piwnica jest perforowana, więc możemy wybrać, czy zasilacz montujemy wentylatorem do dołu, czy też do góry. Pomimo sporej ilości otworów nie ma możliwości zamontowania na niej dysków SSD. Natomiast obok płyty głównej możemy zamontować sobie dwie dołączane do obudowy tacki, na których umieścimy po jednym dysku SSD lub HDD. To rozwiązanie osobiście bardzo mi się nie podoba, poczułem się jakbym cofnął się naprawdę wiele lat do tyłu, a dodatkowo ograniczy nam to przepływ powietrza, gdyż montujemy tacki naprzeciw wentylatorów. Otrzymujemy łącznie także 7 śledzi oraz 2 dodatkowo montowane pionowo, które niestety są wyłamywane. Dodatkowych w zestawie brak. Maksymalna długość dla kart graficznych wynosi 370 mm, natomiast dla chłodzeń powietrznych jest to 165 mm. W przypadku IO zamontujemy maksymalnie 360 mm na froncie lub na górze, a front panel został uzbrojony w następujące złącza. 2 razy USB 3.2 generacji pierwszej, raz USB typu C 3.2 generacji pierwszej, raz wyjście słuchawkowe, raz wyjście mikrofonowe. Nie zabrakło także przycisku do zmiany podświetlenia. Miejsca na przewody jest całkiem okazale, bo do dyspozycji otrzymujemy prawie 24 mm. Tył daje nam możliwość na zamontowanie dwóch dysków SSD 2,5 cala na odkręcanej tacce. W piwnicy jest także wyjmowalna tacka, która pozwala na wrzucenie do dwóch dysków HDD lub jeden SSD 2,5 cala. Grubość blachy według moich pomiarów wyniosła 78 mm z dokładnością 1/100, więc wynik naprawdę zadowalający na poziomie chociażby Endorphi RX, która jest naprawdę wychwalana. Tylny zamykający panel posiada również perforowane otwory z jego przodu. Zanim przejdziemy do testu, dodam także, że do budowy dołączane jest pudełeczko ze wszystkimi śrubeczkami, które przydadzą nam się podczas montażu, a także trytytki, więc naprawdę miło. Przejdźmy teraz do tego, co najbardziej interesuje, czyli wyników testów. Co ciekawe, podczas obciążenia Prime 95 zamiana szyby na siatkę na froncie poskutkowała chłodniejszym procesorem o 2,5 stopnia. Jednak to nie wystarczyło do prześcignięcia budżetowej propozycji w postaci Crux Vaco. W przypadku obciążenia GPU poprzez rozgrywkę Fortnite jest na odwrót, albowiem karta graficzna jest chłodniejsza o 6 stopni Celsjusza, jednak poskutkowało to zdecydowanie gorszą kulturą pracy. Obciążenie karty graficznej Fortnite pokazało, że szyba nie jest aż tak bardzo dużym przeciwnikiem. Co do obudowy, mam całkiem pozytywne odczucie, ale z lekkim niedosytem. Osobiście myślałem, że szyba na froncie poskutkuje gorszymi temperaturami, a tutaj trochę małe zaskoczenie, więc to jest na plus. Nie przypada mi do gustu sposób sterowania prędkością wentylatorów poprzez kontroler, a szczególnie rozwiązanie w postaci montowania dysków na tackach z przodu obudowy. Psuje to estetykę, poniekąd ogranicza przepływ powietrza. No i możliwe, że też trochę by to nagrzało nam powietrze wtłaczane, bo jednak dyski, załóżmy, że mają te 40, 50 czy też 60 stopni.
no to wtedy trochę to powietrze nagrzeją. Jednak no, zależy jak na to spojrzeć, zależy od reszty też komponentów, które będą wewnątrz zamontowane, jak one są chłodzone, czy wymagają dobrej wentylacji, czy może są to jakieś potężne karty graficzne, które praktycznie bez obracania się wentylatorów pozwalają na generowanie jakichś 60 stopni, no to wtedy lepiej nawet dla dysków by było. Natomiast wiadomo, mi się nie podoba to rozwiązanie, ja bym tego na przykład nie montował, może komuś się spodoba. Nie jest to obowiązkowe, więc liczyłem na lepsze wykorzystywanie tej przestrzeni pomiędzy płytą główną a miejscem na montaż chłodnicy na przodzie czy też wentylatorów. Myślałem, że tam będzie można zamontować jakąś chłodnicę albo chociaż same wentylatory, szczególnie że jest tam perforowany tył, żeby wtłaczać jakieś świeże powietrze. Lub chociażby dyski, tak jak to rozwiązano w chociażby Be Quiet 500DX. Niemniej obudowa całkiem przyzwoicie wykonana jak na swoją cenę. Możemy zamontować 360 odnośnie chłodnicy na górę, więc to też jest na plus. A pozostałe zespoły wewnątrz też za specjalnie ciepłe nie są, widać to po wykresach.